Uwaga, jadę. Cicho! Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym unboxingu. Tym razem otworzymy sobie tą małą pudełeczko, skrzyneczko, pomarańczowo-białeczkę. Mamy tutaj urządzonko od Avermidi, które otrzymałem od Jarka Radzia na IEM-ie. Być może niektórzy z was tam byli, niektórzy z was pamiętają. Zostałem siłą wciągnięty, zaproszony siłą empatii na scenę i potem się działy różne rzeczy, między innymi deptanie ludzi po sobie, kiedy rzucałem smycze w publikę. Tak więc cóż, została mi też wtedy przekazana ta skrzyneczka, odpakujemy ją sobie i szczerze, to jest nareszcie sprzęt, który będzie w stanie godnie zastąpić mi mojego Livegamera HD, którego w tej chwili używam od momentu, kiedy go zakupiłem, a było to kiedy to było temu. Już chyba z półtorej roku temu zakupiłem sobie Livegamera HD. Do tej pory nie było innego capture carda, który by spełniał moje wymagania i działałby tak, jak ja sobie tego życzę, ale nareszcie myślę, Avermedia Extreme Cap U3 będzie dobrym wyborem. Na razie pokazuję wam pudełko i pokazuję wam siebie taki wstępniak. Za chwilę przejdziemy do lepszej perspektywy unboxingowej ze zbliżeniem na pudełko. Ale co mam na pudełku? Mam oczywiście zdjęcie urządzonka, wygląda na ładne. Tutaj nic, tu jest zawartość wypisana. To nie będę może wyczytywał zawartości, skoro i tak ją zaraz zobaczymy. A z tyłu mamy oczywiście wylistowane wszelkie specyfikacje, czy też możliwości tego urządzonka, czyli nagrywanie głównie Full HD w 60 klatkach na sekundę. To jest to, czym to urządzenie się reklamuje. To jest coś, czego nie będę używał, ale co mimo wszystko pozwoli mi na pewne, powiedzmy, zaawansowane możliwości, biorąc pod uwagę to, jak bardzo YouTube ma szansę się rozwinąć. Tak więc przejdźmy już do właściwej części unboxingu. Okej, ludzie, przechodzimy w takim razie do drugiej części unboxingu. Skrzyneczka jest już przede mną, otwórzmy sobie zatem pudełeczko. Niestety żadnego kartonu większego nie ma, nie mam też noża, tak więc moment. Tak, pudełeczko dostałem do ręki, tak więc nie doświadczycie niestety niesamowitego procesu otwierania pudełka z tego takiego zapakowania pocztowego połączonego z podniecaniem się folią bąbelkową, co oczywiście jest stałym fragmentem moich unboxingów. No cóż, wybaczcie. Otwieram sobie skrzynusię. Oczywiście jak zwykle mam z tym kurde problemy, może pociągnę za to lepidło, które tutaj miałem, albo i nie, YOLO. Dobrze, okej, okay. Steady, nigdy nie lubię otwierać takich opakowań, zawsze wolę jakieś innego rodzaju. No i dobrze, oczywiście na dobry początek wyciągnę Emię do góry nogami. Mam tutaj skrzyneczkę, którą sobie odłożymy na bok, już mi się podoba, jak ją tak chwytem. I mamy też różne tekturki, pod którymi, z tego co rozumiem, kryje się magiczna zawartość, więc otwórzmy sobie tu i tu. I czy coś mi to dało? Tak! Wysyłamy sobie zawartość z zewnątrz. Z wewnątrz, znaczy się. Oczywiście nie będzie tego tutaj wiele, ponieważ no, zawartość pudełka jest niewielka, już się skończyło wszystko w środku, to odkładamy. Po kolei, Extreme Cap U3. Tutaj mamy instrukcję obsługi, instrukcję podpięcia, co się znajduje w środku, czyli pierdoły, które są mi totalnie zbędne, tak więc sobie je odrzucę na bok. Kontynuujmy. Dwa kable. Otwórzmy pierwszy. Tak się otwiera profesjonalnie kable. Mamy tutaj pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz to jest przejściówka. Przejścióweczka z kabli. To są cincze, to jest kabel komponent z tego co wiem i tutaj jest przejściówka, która zwie się, z tego co pamiętam, na urządzonku AV, dokładnie. Jest to AV. Do czego to służy? Jak wiecie, PlayStation 3 ma zabezpieczenie HDCP, czyli zabezpieczenie, które sprawia, iż jeżeli podepniemy sobie nasze PlayStation 3, 4 w sumie też w tej chwili, do jakiegokolwiek urządzenia do zgrywania obrazu, nasz obraz nie zostanie zgrany, gdyż właśnie zaimplementowane jest zabezpieczenie, które nie pozwala na to. Czemu to wprowadzili? Dużo osób o to pyta, mało kto wie. Otóż nie dlatego, żeby zablokować możliwość nagrywania gier, chociaż być może bardzo mało po części dlatego, ale dlatego, żeby... Bo gdy PS3 wchodziło, to było jedno z niewielu najtańszych playerów Blu-raya, żeby czasem ktoś sobie nie ripował filmów, które potem nielegalnie rozprowadzę. Dlatego też to zabezpieczenie nadal siedzi. W PlayStation 4 jest takie samo, ale podobno ma wyjść patch, który pozwala na nagrywanie gameplayu z PlayStation 4 poprzez HDMI, ponieważ gdy gra się będzie włączała, HDCP będzie się wyłączało. Na razie nagrywanie gameplayu z PS4 jest tylko... Są dwa sposoby. A, pierwszy, którego ja używam, czyli przekazywanie obrazu do komputera, dawanie podglądu na full screen i jedziemy sobie
przechwytujemy ekran, albo używanie splittera HDMI, poprzez który jeżeli sygnał przejdzie, to zabezpieczenie znika. Tak więc to jest kabel, do którego wpinamy, podłączamy kabel komponentowy do PlayStation 3, ten kabel wpinamy tutaj, a to wszystko wchodzi w urządzonko, jak to zaraz pokażę. A tutaj, mamy, co to jest? Aha, dobra, okej. Bardzo standardowe kabeliszcze tutaj mamy, sobie tylko odwinę druciaka. To jest kabelek, którym naszą Avermedia Extreme Cab U3 podłączamy do peceta. Tutaj mamy końcówkę micro USB, takie 3.0, ponieważ to jest tak jakby... Jest ta końcówka, która jest do smartfonów podpinana zwykle, ale jest też końcówka taka dodatkowa, to jest trochę szersze. To się wpina do Avermedii, a to się wpina do peceta, ponieważ U3 z nazwy pochodzi, myślę, właśnie od tego, że korzystamy z USB 3.0, przez co prędkość przesyłu jest naprawdę wielka. Okej, no to cóż, czas chyba na samo urządzonko. Dostaniecie też zdjęcia, prawdopodobnie na koniec filmu. Zdejmujemy folię, najprzyjemniejsze uczucie na świecie, aż mi stoi. Extreme Cab U3, urządzonko wygląda bardzo ładnie i fajnie. O, widzicie mój parasol nawet, pierwsza prezentacja mojego parasola. Tutaj jedziemy dookoła. I zawróciliśmy, jest też moja lustrzanka. Extreme Cab U3 wygląda naprawdę ładnie. Pod spodem wszędzie ma taką gumową podstawę, która pozwala utrzymać nasze urządzenie w miejscu. Jeżeli położymy, nawet jakąś lekką siłę przyłożymy, to się nie chce przesuwać. Jeżeli tak będziemy robić, to nadal czuć pewien opór. Tak więc, biorąc pod uwagę, że wtykamy do tego dość ciężki kabel HDMI, myślę, że będzie całkiem w porządku. Dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj w ogóle mamy. Zasada działania tego urządzenia. Mamy tylko 3 dziurwy z tyłu. Te 3 dziurwy będziecie mieli na zdjęciu może w tej chwili, ale i tak będę to pokazywał. Będziecie to mieli pewnie w małym ekraniku, gdzieś z boku ekranu. Mamy tak, mamy dwa wejścia, dokładnie mówiąc. Jest tutaj wejście AV, czyli wejście, którym wepniemy się za pomocą tej przejścióweczki. Tutaj ją wpinamy, dobrze, nie chcę do góry nogami. Oczywiście wpiąłem do góry nogami. Nie, dobrze. Tak, USB wpina się zawsze za trzecim razem. Tutaj wpinamy kable AV-owe. Tutaj mamy przejściówkę, to wpinamy do PS3. Super, nagrywamy. Możemy też oczywiście wpiąć się w to urządzenie za pomocą HDMI, które zlokalizowane jest tutaj. Tutaj wpinamy Xboxa 360, czy może jakąkolwiek inną konsolę. Tak długo, jeżeli nie przeszkadza nam zabezpieczenie. I uwaga, kwestia wyjścia. Jest tylko jedno wyjście. Dlaczego to może być dla niektórych dziwne, dlaczego mnie przed chwilą trochę zdziwiło, ale w sumie po przemyśleniach mnie przestało dziwić. Urządzenie działa przez USB 3.0. Co to oznacza? Naprawdę szybki przesył danych, który sprawia, że to co widzimy na komputerze jest praktycznie momentalnie przekazywanym obrazem z PlayStation czy Xboxa czy czym cokolwiek nagrywamy. Dlatego też chociażby mój Live Gamer HD potrzebuje drugiego wyjścia HDMI, które bez opóźnienia przekazuje obraz do na przykład naszego monitora. Potrzebuje grać na monitorze, a obok mam monitor komputera, na którym pełnoekranowo zgrywam obraz. W przypadku Extreme Cab U3 wyjść wystarczy tylko do komputera, ponieważ ekran podglądu na komputerze praktycznie idealnie zgrywa się z tym, co się dzieje w grze. Tak więc opóźnienie jest na tyle niewielkie, że możemy grać i nagrywać na jednym monitorze, po prostu full screenujemy sobie podgląd. I to jest boska rzecz, to jest coś, czego mi cały czas brakowało w Live Gamerze. I to jest coś, co właśnie zostało osiągnięte przez Extreme Cab U3. Wiem, że wcześniej były urządzenia typu na przykład Blackmagic Intensity Shuttle Pro czy coś takiego, które dawały podobną rzecz, ale podobno strasznie się je bały. Avermedia na szczęście nareszcie wyszła z urządzeniem tego typu. Tutaj jak widzieliście, mamy nasz kabelek USB 3.0, wpinamy go w to miejsce. Wchodź! No wchodź, że nie... Ile mi każe, że jeszcze czekać, aż wejdziesz? O, no tak, wkładałem go odwrotnie. Boże, zdarza mi się to czasem. Nieważne. Wpinamy tutaj kabelek od USB 3.0, to leci do komputera. Tutaj wpinamy się PS3, tak. Czy może ja teraz najbliższe rzekomo nagrywał to w sumie PlayStation 3 i PlayStation 4 w jednym i w drugim przypadku będę się wpinał w to wejście, będę dawał sobie podgląd na full screena i będę zgrywał obraz z ekranu, ponieważ wygląda to najlepiej jak się da i proces nagrywania i potem obróbki jest banalny. Tak więc cóż, to było zakończenie naszego unboxingu Extreme Cab U3. Wiele nie miałem do pokazania, myślę, że pokażę wam, jak wygląda jakość z tych filmów, ale szczerze mówiąc, jakość po prostu zobaczcie oglądając moje filmy z konsol, chociażby Dark Souls 2, czy może Infamous Second Son, który premierę ma już niedługo i kiedy wy to oglądacie, to jest kurde który.
19, więc pojutrze, nie wiem kiedy to wrzucę, nie wiem kiedy będzie, tak więc cóż, kończymy, Extreme Cabio 3 zapowiada się na zajebistą urządzonko, mam nadzieję, że unboxing się Wam podobał, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!